Witam Wam w trzecim odcinku serii, w której mój mąż próbuje polskie potrawy. Dzisiaj podniosę już troszeczkę poprzeczkę, bo dwa wcześniejsze odcinki to były potrawy i to były smaki, które on mógł znać, które mogły mu przypominać różne tureckie potrawy, podobne tureckie potrawy, ale dzisiaj tak już nie będzie. Dzisiaj to będą dania typowo polskie. Nie przypomną mu żadnych, nie skojarzą mu się z żadnymi tureckimi potrawami, więc zdziwi się. Oj, to będzie ciekawy odcinek. A ja popijam sobie turecką herbatkę i chcę Wam przypomnieć, że każdy odcinek z tej serii ma napisy. Tutaj gdzieś jest, powinien być znak, pod filmem powinien być znak napisów i taka czerwona, podkreślona czerwona linijka, taka kreseczka i wystarczy tam to wcisnąć i pojawią się napisy. Napisy są po polsku, napisy są po turecku, więc warto je sobie włączyć, bo mój mąż nie będzie rozmawiał po polsku, będzie rozmawiał po turecku, a ja po prostu wszystko przetłumaczę. Zapraszam Was na nowy odcinek. A więc, moi drodzy, nasz dzisiejsze posiłki zaczynam oczywiście śniadaniem. Śniadanie jest na balkonie, bo wciąż jest słonecznie, pogoda piękna, więc możemy zjeść śniadanie na balkonie. Śniadanie wygląda na typowe tureckie. Ciągle tutaj ktoś nam jakieś zakłóca nam spokój, no ale trudno, będę nagrywała. Są oliwki. Tu jest dżem, który będzie częścią polskiego śniadania. Tutaj jest ser, warzywa, adżuka, pasta pomidorowa z orzechami, czosnkiem i ziołami, a tutaj jest polska bułka wrocławska. I tutaj jest biały ser. Biały serek, on się tutaj w Turcji nazywa labne. Jest bez soli i najpierw zjemy tureckie śniadanie, a później na koniec mój mąż będzie jadł bułkę wrocławską z białym serem i z dżemem. Turcy tak nie jedzą, no ale mój mąż spróbuje oczywiście. A jeszcze tutaj mam jajko, smażone, omlet. Omlet, który jest niepodobny do omletu. To teraz czekamy na herbatkę i najpierw jemy na słono część turecką śniadania. Słone smaki zostały odstawione na bok, a z tej strony mamy bułkę wrocławską, dżem i ser labne. W Turcji twaróg przeważnie jest słony, ten nie jest słony, jest używany najczęściej właśnie do sernika, ale nie jest to taki typowy ser sernikowy. Je się go również na kanapki, to znaczy my, Europejczycy, jemy na kanapki. Zaraz może otworzę. Świeżutki, kupiony niedawno, specjalnie do filmu. Şimdi senin görevin şu. Bu bułeczka. Üstüne peynir süreceksin. Sonra reçel üstüne koyacaksın ve böyle deneyeceksin. Peynirin üstüne reçel. Evet. Evet. Şaşırtıcı bir tat olabilir senin için ama böyle. Bugün böyle. Usiądę tak z tej strony, żeby lepiej widać reakcję. Ja olsa daha iyi olmaz mıydı? Daha iyi olurdu senin için. Ama biz Polonya twaróg üzerine reçel koyuyoruz ve öyle yiyoruz. Bakayım ne kadar sürdün? Çok az ama neyse, böyle olsun.
Öyle Bu şeftali. yani ilk başta düşündüğüm gibi olmadı. Ben normal peynir gibi tuzludur diye düşündüm. Evet, özellikle tuzluyla tatlı. Aslında bazıları yiyorlar böyle ama biz böyle yemiyoruz. Tuzluyla tatlı. O yüzden çok rahatsız edici değil aslında. Çok hoş. Evet. Yani yenir mi diyorsun? Yani yağ tercih ederim ama Yağ olmazsa vermediğim için. yenebilir yani. Bir tane daha yer misin? Şimdi bir işaret yaptın. O Yedim. işaret hayır anlamına geldiğini söylemem lazım. Zapytałam męża, czy jeszcze jedną taką kanapkę zje. On podniósł głowę do góry, tak robiąc taki znak. W Polsce to by wyglądało trochę jakby powiedział tak, ale w Turcji taki znak głową oznacza nie, więc drugiej takiej kanapki już nie zje. To oczywiście skończy. Yani çok da aradığın bir tat olmaz, olmadı. Yani sıralamaya sokarsan bu tip işte yağ, reçel ikilisinin çeşitleri arasında 8. 9. sıraya girer. 8. 9. 10 üzerinde. Sıraya koyuyorsun. Aha, tamam. Ama işte sırada kaç tane var? 100 varsa iyidir. Ne bileyim canım. Yani ilk değil en azından. İlk 3'e Tamam. girmiyor işte. Tamam. İlk 3'e girmiyor. Neyse tamam. Afiyet olsun. Şey sormayı unuttum. Ekmek nasıl buldun? Şu an taze ve çok güzel, lezzetli. Hı. Tuzsuz olması da güzel ayrıca benim için. Hı. Ama bekledikten sonra biraz bayatlayınca nasıl olur bir fikrim yok. Yarın denersin. Afiyet olsun. Czas na obiad. Dzisiaj na obiad chłodnik z buraczkami. Nie mówię, że to jest chłodnik litewski ze względu na to, że jajko dodałam pokrojone do środka i nie kładę tak po prostu na chłodnik. Ze względu na to, że moja mama tak nie robi, a to jest chłodnik z przepisu mojej mamy i placki ziemniaczane. Oczywiście, ja jestem z Podlasia, więc placki ziemniaczane muszą być. I do tego zamiast śmietany jogurt grecki. Jogurt typu grecki, a jogurt jest süzme, turecki. No więc wołam rodzinkę i siadamy do obiadu. Obiad podano. Jemek hazır. Hazır mısın? Bu He. placki ziemniaczane. Onları biliyorsun muhtemelen. Çok duydum adını ama hiç yedim mi emin değilim. Polonya'dayken yemişsin diye düşünüyorum ama yememiş de olabilirsin. Önce bir chłodnik dene. Maddesi ne bunun? Patates. Kıvanlık dediğin şu mu? Chłodnik, evet. Pancarlı chłodnik. Bunu çorba olarak mı tüketeceğim? Tabii. Polonyalılar nasıl diyor bilmiyorum ama ben Bismillah diyeyim. Bismillah. Korktun mu yoksa? Aslında güzel sanki. Renkli cacık. Pancarlı. Pancar seviyorsan sorun olmamalı.
Ne var içinde? Tahmin et. Salatalık var. Evet. Kırmızı pancar var. Evet. Renginden belli. Maydanoz var. Yok. O yeşiller ne ya? Salatalık. Sarımsak var mı? Hayır. Ha, salatalık turşusu koydum. O turşudan koydum. O yüzden yeşil olabilir. Evet. Şey Bir de bir yakalım. şey daha var. Onu tahminde bulunur musun bilmiyorum. Soğan. Soğan var. Evet, Yeşil biraz var. soğan. Evet, yeşil soğan var. Bir de yumurta var. Haşlanmış yumurta. Ne? Haşlanmış yumurta var. Ona yumurtanın ne işi var? Nasıl var haşlanmış yumurta? Ben şimdi doğranmış salatalık gibi Evet. yumurta yiyorum. Evet, yumurta yiyorsun. Allah Allah, hiç fark etmedim. Bu çorbayı Ayşe. Ayşe Eltim yemedi. Yumurta üstünde duruyordu diye ben özellikle kestim. Küçük küçük. Annem de öyle yapıyor. Yani ortaya koymuyor haşlanmış yumurta. Yani yenir mi sence bu? Yiyorum baksana. Hı, sevdin mi? Sevdim. Yerim. Şaşırdığın halde yersin. Güzel. Öldürmüyor. Şimdi plat gidelim. Chrupią wszyscy, chrupią ogórkiem. Ogórek chrupią. A, plackie şu yoğurt alman lazım. Normal Ben bundan şmetana. yedim. Yedim. Evet. Ama kendi usulümü yarattıydım. Üzerine pul biber döküyordum. Yoğurdu. Şmetana Şmetana vardı. Evet. bunun üzerine bir de pul biber serpip yiyordum böyle. Çünkü bunun yememen imkanı yok. Bu en sevdiğimiz yemeklerden biri. Polonya'ya gittiğimizde mutlaka yiyoruz. Güzel bence. Sadece Acı eksik. yağ fazla emiyor sanırım bu. Evet, Yani maalesef bu çok böyle. yağlı ve ağır bir yemek olarak Evet. nitelendirilebilir. Onun Evet. için fazla da yememek lazım. Yani yenilebilir ama Ara az. sıra. Ara sıra. Evet. Yani hangisi daha güzel? Bence bu daha güzel. İlginç. Afiyet olsun. Rengi güzel Pembiş pembiş. Afiyet olsun. teşekkür ederim. Tu już jeden talerzyk zjedzony. Kto to zjadł? Ja. Benia. Teraz Benia mi powie, jak smakuje. Dobra. Nie tak bardzo lubię chłodnik. Ale no, też podobno jest taki, jak jadą babci, ale nie taki sam. Nie taki sam, trochę inny. No wiadomo, inne składniki. Tureckie składniki. No, ale i tak dobre. Podoba Dobra. mi się. No to smacznego. A Dzięki. teraz Ayla. O, Abdullah już wziął pul biber do placków. A teraz Ayla powie, jakie placki smakują. Jak polskie, czy nie? Podobne. Podobne, ale nie takie same. Ale Ale smaczne? bardzo. No to dobrze. To smacznego wszystkim życzę. Dziękujemy. Dzisiejszy deser to drożdżowe rogaliki. Do tego jest oczywiście herbatka. Tu mój mąż pracuje. I zaraz będzie próbował rogaliki. Uyuyacak. Evet. Konuşurken biraz yüksek sesle söyle. Mikrofon. Bunun adı rogaliki. Mayalı bir hamur. İçinde meyve var.
Tahmin et. Hangi meyve olduğunu? Aha, hangi meyve? Bu ya, tatlı. Erik, çürek. Ya da şeftali. Yok, değil. Ne erik ne de şeftali. Elma. Evet, elma. Dene. Üstünde de glazür mü diyorlar Türkler, ne diyorlar? Luker var. Neyse artık. Pudra şekeri ve limon suyu. Yapış yapış biraz olabilir. Çay güzel değil mi? Ha, çay da Türk çayı değil bu arada. Herbatę, którą pije mój mąż, to nie jest herbata turecka, to jest cejlońska, przywieziona z Polski. Herbata z różnymi kwiatami, owocami, tropikalna, aromatyzowana, czy jak to się mówi na nią, ma dodatki po prostu. Cejlońska herbata, czarna z różnymi dodatkami. Więc zgodnie z zamysłem filmu, zarówno herbata z Polski i polskie rogaliki. Limon tadı üzerindeki şeyden geliyor yani. Evet, evet. Bence güzel yani. Hamurun ağırlığını bilmem ama elma ve limon. Güzel mi? Yani yiyorum aslında. Böyle çayla tatlı niyetine oluyor değil mi? Üzerindeki şeyler dökülüyor. Evet, biraz dökülüyor. Olabilir yani, dökülebilir. Ve bir bardak çayla dördünü ye. Tamam ye. Afiyet olsun. Sevdiysen. Teşekkür ederim. Ale go zaskoczyłam. Tym razem chłodnik. A, jeszcze na początku serek. Serek, słodki serek i dżem. Ja wiem, że to połączenie dla Turków jest zupełnie nietypowe. Turcy mają jeszcze twaróg. Taki twaróg zupełnie bez soli. To jest sepetlor. Ale ja specjalnie tego twarogu nie kupiłam, a dałam mu serek labne. Dlaczego? Bo gdybym kupiła sepetlor i gdybym mu dała jako po prostu na kanapkę, on zna ten smak i wie, a labne on wcześniej nigdy nie próbował. Bo dla niego taki ser to nie ser. Nie wiedział nawet, że on może być bez soli, więc to było dla niego ogromne zaskoczenie, że taki ser w Turcji jest i można taki kupić. I chłodnik. Dla mnie zaskoczeniem było to, że wolał chłodnik zamiast placków ziemniaczanych, a nie placki ziemniaczane. Placki wydawało mi się, że będzie to smak dla niego bardziej taki, no, który może polubić, który mu się spodoba. A okazało się, że nie. Ze względu na to, że placki ziemniaczane jednak są trochę tłuste, bo wiadomo, ziemniaki wchłaniają tłuszcz, więc wybrał chłodnik. Wolał chłodnik. Rogaliki go nie zaskoczyły. Smakowały. I cieszę się bardzo, że mu smakuje, że je, że próbuje nowe smaki. Kolejny odcinek będzie już niedługo, a więc czekajcie, oglądajcie, lajkujcie i subskrybujcie kanał. Włączcie koniecznie dzwoneczek, żeby być poinformowanym o kolejnych filmach. A ja szykuję dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Zobaczycie, będziecie zaskoczeni i jestem pewna, że też się Wam spodoba. Do zobaczenia już niedługo. Görüşürüz.